Dzień dobry, Anna Nartowska, studio polskiej Agencji Prasowej, a moim i Państwa gościem dziś jest pani Agnieszka Dziemianowicz, Bąk Klub Lewicy. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Pani poseł premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w ostatnich dniach widzimy, że różnego rodzaju apokaliptyczne informacje o śmierci odry były zdecydowanie przedwczesne. Bardzo się z tego cieszę, że natura, biologia bardzo szybko się odradza. To słowa premiera. Pani jest posłanką z Dolnego Śląska. Jakie informacje docierają do pani? Jeśli chodzi chodzi o sytuację na oczy niestety ja muszę powiedzieć, że przedwczesna to jest ta radość pana premiera. Ja bardzo chciałabym ją podzielać, ale my na Dolnym Śląsku, ale także w innych województwach, chociażby w województwie zachodniopomorskim, cały czas obserwujemy skutki tej katastrofy, a tak naprawdę jej trwanie. Nie dalej jak wczoraj otrzymałam zdjęcia, informacje, że właśnie w okolicach Wrocławia, na Dolnym Śląsku, w Żwirowni, przy, z Odry wyłoniły się kolejne martwe ryby. Mamy do czynienia z takim procesem pojawiania się, wy, wypływania na wierzch tego, tych, tych organizmów, które po prostu umarły wskutek katastrofy i to jest niestety nadal ryzyko takiego wtórnego zanieczyszczenia, wtórnej, no po prostu ciągu dalszego tej katastrofy. W województwie zachodniopomorskim po... Też ze względu na warunki pogodowe, na silne opady deszczu w Odrze brakuje tlenu. Tam kolejne ryby umierają. Te, którym udało się przeżyć, albo te, które po prostu pojawiły się już po tej pierwszej fali katastrofy. Więc my jesteśmy bardzo daleko jeszcze od odrodzenia się Odry. Być może pan premier miał na myśli jakąś poprawę parametrów wody, ale od. Tego punktu do momentu w którym faktycznie będzie można mówić o powrocie życia do naszej wspólnej rzeki jeszcze daleka droga no i cały czas nie znamy faktycznych przyczyn tej katastrofy bo przedstawiciele rządu Prawa i Sprawiedliwości ogłaszają szumnie że przyczyny są naturalne powołując się na złote algi no ale nie ma nic naturalnego w zjawisku kiedy pojawiają się w słodkiej wodzie algi właściwe dla wody słonej cały czas nie jest jest jasne, co spowodowało zasolenie Odry i no, jaka jest pierwotna przyczyna tej katastrofy. Nie ma w tej sytuacji nic naturalnego i niestety radość pana premiera jest z całą pewnością przedwczesna. Co pani zdaniem w takich sytuacjach, co ta sytuacja na Odrze pokazuje w tym całym łańcuchu mogło zawieść? Rzeczywiście, bo niektórzy wskazują na wojewodów, niektórzy mówią także o tym, że te dymisje, które my do tej pory miały miejsce, są przedwczesne. Jak pani to ocenia? My musimy rozdzielić tutaj dwie kwestie, jedna kwestia to jest katastrofa ekologiczna, zanieczyszczenie Odry i tu przyczyny wciąż są nieznane, ale już wiadomo, że to co mogło zawieść to chociażby system monitorowania stanu wód, bo przecież wcale nie musiało dojść do katastrofy na taką skalę, gdyby woda w Odrze była monitorowana w sposób bardziej systematyczny i wcześniej wyłapano by sytuację zagrożenia, ale druga katastrofa, z jaką mamy do czynienia, to jest katastrofa komunikacyjna, koordynacyjna katastrofa zarządzania kryzysowego. Ta sytuacja pokazała, że w Polsce de facto nie funkcjonuje w tej chwili dobry system zarządzania kryzysowego. Bo jeśli pierwsze sygnały właśnie z Dolnego Śląska z oławy pojawiły się pod koniec lipca, 27-28 lipca, a chociażby alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mieszkańcy Dolnego Śląska otrzymali 12 sierpnia, no to znaczy, że nie ma żadnej sprawnej szybki reakcji. W mojej ocenie oczywiście zawiedli wojewodowie, wojewoda dolnośląski w czasie w zasadzie całego tego pierwszego okresu trwania tej katastrofy przebywał na urlopie, powinien go rzetelnie zastępować wicewojewoda. Tymczasem tej reakcji zabrakło, a na pewno zabrakło jej na czas. Wiemy na skutek kontroli poselskich, chociażby w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na początku sierpnia, 10 sierpnia zwracało się do wojewodów z pytaniem, czy nie potrzebujecie takiego alertu, ostrzeżenia, czy jednak nie uważacie, że coś złego się u was dzieje. Wojewodowie, no Albo ignorowali zagrożenie, albo nie docenili jego skali. W każdym razie tej reakcji zabrakło. Dymisje, które dwie dymisje, które pojawiły się na skutek tych zaniechań, one wydają się być dość losowe, to znaczy, dymisja głównego inspektora ochrony środowiska, który to inspektor 3 sierpnia skierował informacje do wojewodów o tym, żeby i do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, żeby podjąć pewne działania, no nie jest do końca uzasadniona, choć oczywiście jeśli wsłuchać się w wypowiedzi przedstawicieli resortu środowiska chociażby pana wiceministra ozdoby który publicznie w mediach mówi że on dowiedział się o katastrofie 9 sierpnia no to pojawia się pytanie jak się nie, dlaczego się nie dowiedział od głównego inspektora ochrony środowiska, o którym wiemy, że wiedział 3 sierpnia, a przecież minister ozdoba nadzoruje właśnie pracę tego inspektora? Tu jest więcej pytań niż odpowiedzi i z każdym dniem tych pytań jest coraz więcej. Niestety na te pytania nie chcą ministrowie udzielać odpowiedzi. Jeżeli pojawiają się na komisjach sejmowych, to po pierwsze tylko wiceministrowie unikają udzielania odpowiedzi, krzyczą, że to nie rtęć, to przyczyny naturalne, a dlaczego zabrakło tych działań i tej reakcji, już wtedy nabierają nomen omen wody w usta. Czy Państwo, Pani też jako osoba, która ten rejon dobrze zna, rozmawia z przedsiębiorcami, jakie są teraz największe potrzeby tych, którzy na tej katastrofie ucierpieli pod względem materialnym i bytowym? Tak, my jako Klub Lewicy zorganizowaliśmy wysłuchanie społeczne w Kostrzynie nad Odrą w województwie lubuskim. Wzięło tam udział wiele osób, Właśnie przedstawicieli zarówno wędkarzy, rybaków, lokalnych przedsiębiorców, pracowników, właścicieli agroturystyki, bo tych poszkodowanych grup jest niezwykle wiele i są bardzo zróżnicowane. Począwszy od rybaków przez małą gastronomię nadodżańską, przez usługi turystyczne czy właśnie hotelarskie. I te wszystkie osoby. O, potrzebują wsparcia, ale wsparcia, które będzie dostateczne, wystarczające i przede wszystkim adekwatne. Ja widząc czy słysząc o zapowiedziach ustawy pomocowej, ustawy, co do której nie mam wątpliwości, że jest potrzebna, i dobrze, jeśli się pojawi na najbliższym posiedzeniu Sejmu, mam pewne wątpliwości, czy ta ustawa i ta pomoc została skonsultowana właśnie z tymi grupami poszkodowanymi, czy ona będzie wystarczająca, bo jeśli słyszę o trzech tysiącach złotych na pracownika, to obawiam się, że może to być zbyt mało. Pomoc Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii, mówi o tym, że ma być to pomoc celowana, uzależniona od miejsca, od typu, a także od wielkości szkód i że to z przedsiębiorcami było uzgadniane, szeroko konsultowane przez te ostatnie dni i tygodnie. Jest bardzo wiele różnych typów przedsiębiorców. Jeżeli mówimy chociażby o agroturystyce, to często są to miejsca, takie agroturystyki są w bardzo małych miejscowościach. Na terenach wiejskich. Często są to jednoosobowe działalności gospodarcze i chciałabym mieć pewność i oczekuję takiej gwarancji ze strony rządu, jeśli już przedstawi tę ustawę, że ta pomoc trafi do każdej jednej poszkodowanej osoby, a nie tylko do wybranej grupy, że nikt nie zostanie przy tej pomocy pominięty i że będzie to pomoc wystarczająca, a nie taka, która pozwoli tylko zasłonić się rządowi, że coś dał, coś zrobił. Uh... Ci ludzie ostatecznie zostaną pozostawieni sami sobie. Lewica zamierza w tej sprawie przedstawić też swoje konkretne rozwiązania? Czekamy na projekt ustawy. Oczywiście będziemy się w niego wczytywać. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy zgłaszać nasze poprawki, bo uważamy, że nad taką ustawą pomocową, o, której, o którą także my upominamy się już od początku trwania tej katastrofy, trzeba działać ponad politycznymi podziałami, bo po prostu mieszkańcy terenów nadodrzańskich, pracownicy, przedsiębiorcy, na taką pomoc czekają, więc oczywiście jesteśmy gotowi do pracy. Zresztą to lewica apelowała już dawno o przyspieszone posiedzenie Sejmu. Chcieliśmy, żeby takie posiedzenie odbyło się jeszcze w sierpniu, bo oprócz katastrofy na Odrze, mamy z jednej strony przecież kwestię kryzysu energetycznego, dodatek grzewczy, na który czekają miliony polskich rodzin. I trzecia kwestia, która naszym zdaniem także powinna pojawić się na tym posiedzeniu Sejmu, a na razie z zapowiedzi rządu nie. Wynie żeby miała być w tym porządku, to kwestie Krajowego Planu Odbudowy i pieniędzy z Europejskiego Funduszu Odbudowy, na które wciąż czekamy. One są na wyciągnięcie ręki. Wystarczy wyjąć z zamrażarki sejmowej ustawę Lewicy o likwidacji Izby Odpowiedzialności Zawodowej, jak teraz nazywa się Izba Dyscyplinarna, po to, żeby zakończyć ten absurdalny konflikt z Komisją Europejską i pozyskać środki finansowe dla polskich przedsiębiorców, dla polskich pracowników, na modernizację polskiej ich szpitali, Ale przecież czy została powołana Izba Odpowiedzialności Zawodowej, to nie jest wystarczające? Rebranding to nie jest likwidacja, zmiana szyldu to nie jest likwidacja instytucji, organu, który po prostu nigdy nie powinien istnieć. Było dla nas od początku jasne, że to, że ustawa prezydencka zmienia nazwę, Izby Dyscyplinarnej na Izbę Odpowiedzialności Zawodowej nie nabierze ani Komisji Europejskiej, ani no, żadnego rozsądnego obywatela. To, to, co była wizyta przewodniczącej Komisji Europejskiej kilka miesięcy temu, która e, powiedziała o tym, że te środki do Polski po, popłyną, w środowisko chociażby przy prezydenta mówi o tym, że wtedy wątpliwości co do kształtu tych zmian nie było. Od wielu miesięcy słyszymy od e, najwyższych przedstawicieli prawa i sprawiedliwości. Z Jarosławem Kaczyńskim zapowiedzi, deklaracje, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana, że reforma wymiaru sprawiedliwości się nie udała. To nie jest coś, co oczywiście trzeba Polakom tłumaczyć, wystarczy spojrzeć na wydłużające się kolejki e, i oczekiwanie na, e, na, na decyzje sądowe, jak to się wydłużyło zarządów Prawa i Sprawiedliwości. No ale te deklaracje, że dojdzie do wypełnienia kamienia milowego, że zostanie zlikwidowana Izba Dyscyplinarna, w mojej ocenie Komisja Europejska po prostu przyjmowała za dobrą monetę. Do momentu, w którym nie okazało się, że nie chodzi o żadną likwidację, tylko po prostu zmianę szyldu. No ani przewodnicząca komisji, szefowa komisji nie jest analfabetką. No, widzi, widzi jak, co faktycznie zostało przeprocedowane, co znalazło się w ustawie prezydenckiej. Ale ten, tutaj można byłoby nie fundować polskim obywatelom tej, tego ciągnącego się serialu niepewności. Ale... To naprawdę jest bardzo proste. My Złożyliśmy wcześniej nie jeden, a dwa projekty ustawy. Oba te projekty zostały odrzucone przez większość sejmową. Złożyliśmy kolejny już po wprowadzeniu ustawy prezydenckiej. Jest ta robota wykonana, nie musi jej rząd robić. Wystarczy, że wyciągnie marszałek Bitek ustawę z sejmowej zamrażarki, poddaje pod głosowanie i jesteśmy w domu, pieniądze popłyną. Ale lewica nie ma w tej sprawie sobie nic na zarzucenia. Pamiętam, że posłowie, europosłowie także lewicy głosowali na przykład za Rezolucjami przeciwko Polsce w sprawie praworządności. Czy taki obraz, mimo sporów na arenie międzynarodowej, nie przyczynił się do tego także, że blokowanie tych środków następuje? Lewica nie ma nic sobie do zarzucenia, ponieważ faktyczne głosowanie w sprawie pieniędzy z Europejskiego Funduszu Odbudowy odbyło się ponad rok temu. Wtedy Także byliśmy krytykowani wręcz za to, że głosowaliśmy za ratyfikacją Europejskiego Funduszu Odbudowy, głosowaliśmy wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym, z Polską 2050 przeciwko chociażby koalicjantowi Prawa i Sprawiedliwości, czyli Solidarnej Polsce. My stoimy na jasnym stanowisku: chcemy pieniędzy z Unii Europejskiej. I praworządności. Nie może być tak, że polscy obywatele mają wybierać albo niezależne sądy, albo pieniądze unijne. Należy się jedno i drugie. Praworządność i środki, na które wszyscy czekamy. Z Brukseli wróćmy jeszcze do Warszawy, do Sejmu na chwilę, do tego przyspieszonego posiedzenia Sejmu, o którym Pani już mówiła. Tam także pojawi się kwestia dodatku grzewczego. Czy spodziewa się Pani, że te rozwiązania zostaną przyjęte szybko i kiedy można się ich spodziewać? Bo sezon grzewczy tuż tuż. We'll be right <laughs> back. Sezon grzewczy tuż, tuż, i dlatego właśnie my, jako lewica, jeszcze w, na poprzednich posiedzeniach Sejmu, kiedy procedowana była ustawa o dodatku węglowym, zgłaszaliśmy nasze propozycje legislacyjne dodatku grzewczego, czyli dofinansowania wsparcia dla wszystkich rodzin, w których dochód na jedną osobę nie przekracza czterech tysięcy złotych, bez dzielenia Polaków na sorty: na sort węglowy, na sort peletowy, na sorty olejowy. Gdyby wtedy te propozycje zostały przyjęte, mielibyśmy gwarancję, że zdążymy przed sezonem grzewczym. Dziś takiej gwarancji nie mamy. Po miesiącu od ostatniego posiedzenia Sejmu Sejm zbierze się znowu. Trudno nazywać to pilnym posiedzeniem Sejmu, jeśli spotykamy się po miesięcznej przerwie. Oczywiście lepiej późno niż wcale i ja mam nadzieję, że ten projekt po poprawkach także opozycji, ponieważ już wiemy, że są tam pewne niedociągnięcia, nie zaadresowano na przykład kwestii domostw, gospodarstw, które ogrzewają czy dogrzewają się prądem, a znaczna część najuboższych mieszkańców Polski musi korzystać dodatkowo z farelek, z grzejników, po prostu dogrzewa, dogrzewa swoje domy czy mieszkania prądem. Więc chcemy pilnie nad tym pracować, i mamy nadzieję, że ten projekt faktycznie będzie dobrze przygotowany i będziemy mogli go przeprocedować jak najszybciej, jak najszybciej będzie mógł go zatwierdzić senat i podpisać prezydent. Bo tak jak Pani redaktor powiedziała, sezon grzewczy, grzewczy już tuż tuż. A jeżeli będzie w tej formie, w jakiej teraz jest, jakiego ogłasza ją rząd, czyli właśnie tego podziału, o którym Pani wspomniała, w zależności od rodzaju ogrzewania, to czy Lewica zagłosuje za, takim, za taką ustawą, za takim rozwiązaniem, czy nie? My nie jesteśmy przeciwni udzielania wsparciu osobom ogrzewającym swoje domy węglem, olejem, gazem czy jakimkolwiek innym źródłem ciepła. Chcielibyśmy jednak, żeby nie było takiego absurdalnego dzielenia Polek i Polaków. Bo jeżeli, to jest przykład z, mojej, z mojego okręgu wyborczego. W Oławie jest taka ulica, nazywa się Ulica Browarniana, gdzie z jednej, po jednej stronie jest kamienica, w której mieszkańcy opalają swoje mieszkania węglem, a vis a -vis Stoi blok mieszkalny, w którym korzysta się z ciepła systemowego. No i pojawia się takie pytanie, dlaczego? te dwie rodziny, które widzą się nawzajem w oknach, posyłają dzieci do takiej samej szkoły, spotykają się w lokalnym sklepie. Dlaczego jedna z nich może liczyć na wsparcie rządowe, a druga już nie, a przynajmniej nie w tym sezonie grzewczym, bo takie wątpliwości, na takie wątpliwości też wskazują eksperci, że jeżeli chodzi o ciepło systemowe z ciepłowni, to w tych propozycjach rządu są takie rozwiązania, które sugerują, że dopiero przyszły okres grzewczy, w przyszłym okresie grzewczym będzie można liczyć na jakieś wsparcie. My chcemy po prostu równości, Ale równego traktowania na to, że te poprawki lewicy i opozycji raczej nie zostaną uwzględnione, dlatego też moje pytanie, czy Państwo biorą pod uwagę, że w takim kształcie ten, te rozwiązania poprą? Ja mogę w swoim imieniu powiedzieć, że ja nie będę sprzeciwiała się udzielaniu wsparcia takiej czy innej rodzinie ze względu na to, jak ogrzewa swój dom. Po prostu chciałabym, żeby wszyscy byli traktowani równo, bo to naprawdę nie ma znaczenia, czy dana rodzina głosuje na lewicę, na prawicę czy na centrum. Wszyscy tak samo potrzebujemy domowego ciepła. Wszystkie dzieci tak samo chorują, jeśli w mieszkaniu jest za zimno. To ogrzewanie i potrzeba ogrzewania nie ma barw politycznych, więc po prostu czas najwyższy, żeby skończyć te sztuczne podziały i po prostu zagwarantować polskim rodzinom wsparcie, jeśli tego wsparcia potrzebują. Z drugiej strony uważamy, że nie ma takiej potrzeby, żeby nie zwracać uwagi na dochody rodzin. Są takie gospodarstwa, w których dochody na Rodziny są tak wysokie, że nawet przy tych podwyżkach, z jakimi mamy teraz do czynienia, łatwiej będzie sobie im poradzić. Ale te osoby, które nie mogą na to liczyć, mówię tutaj o emerytach, o rencistach. Ja ostatnio w czasie y, trasy y, lewicy Bezpieczna Rodzina podeszła do mnie rencistka i pokazała mi odcinek swojej, swojego dochodu. 1512 zł. Za 1512 zł musi przeżyć, musi ogrzać mieszkanie, musi wykupić leki. Leki kosztują ją kilkaset, 500 zł płaci za mieszkanie. Zostaje jej tak około 10 zł dziennie na utrzymanie. No za za tyle nie da się utrzymać. I takie właśnie osoby, które dogrzewają często właśnie swoje mieszkania prądem czy grzejnikiem, potrzebują po prostu wsparcia i nie powinniśmy patrzeć na to, jakie jest źródło ciepła. Pani poseł, 1 września coraz bliżej rozpoczęcie roku szkolnego na Sobotę Lewica zapowiedziała przedstawienie projektu dotyczącego edukacji. Hasłem jest otwartość szkoły. Co dla Lewicy ta otwartość i nowoczesność szkoły ma oznaczać? Tak, chcemy szkoły otwartej, chcemy szkoły nowoczesnej, dlatego na konwencji w sobotę o 10.30 przedstawimy naszą koncepcję szkoły przyjaznej. Hasłem jest przyjazna szkoła i bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do śledzenia naszych społecznościowych, będziemy tam wspólnie, my politycy, polityczki lewicy, z młodymi ludźmi, z nauczycielami, z przedstawicielami środowisk oświatowych, mówić o tym, co zrobić, żeby szkoła była na miarę XXI wieku, zarówno pod względem programowym, i tu mam na myśli nie wymysły Przemysława Czarnka, jak historia i teraźniejszość i podręczniki, w których są po prostu błędy merytoryczne, jak na przykład na 36 stronie możemy dowiedzieć się, że ustrzyki nie leżą w w granicach Polski, tylko programu nauczania, który odpowiadałby na potrzeby młodych ludzi. Edukacja klimatyczna, edukacja obywatelska, edukacja pracownicza niezwykle istotna, ponieważ młodzi ludzie są najbardziej narażeni I na rynek, na, 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 na na rynku pracy. Postulują Państwo także usunięcie religii ze szkół. Czy to rzeczywiście oznacza otwartość? Bo przecież religia dla wielu ludzi, dla wielu obywateli, także uczniów jest istotnym elementem i pozbawianie tej możliwości Jestem właśnie w zgodzie z hasłem otwartości i tolerancji? Nikogo nie pozbawiamy możliwości czy prawa do praktykowania swojej religii. Żadnym rodzicom nie odmawiamy prawa do wychowywania w duchu własnej, wybranej religii swoich dzieci, ale uważamy, że miejsce religii jest w kościele, w salkach katechetycznych, po lekcjach, a szkoła powinna być świecka. I za tym przemawiają zarówno kwestie, kwestie ideowe, jak i po prostu czysty pragmatyzm, chociażby finansowy. Cały czas mówimy, Samorządy o tym mówią, nauczyciele o tym mówią, ministrowie o tym mówią, kiedy odpowiadają na pytania, dlaczego nie można dać podwyżek nauczycielom, że brakuje pieniędzy na edukację. Tymczasem utrzymywanie katechetów w szkołach, utrzymywanie, opłacanie lekcji religii kosztuje nas rocznie około półtora miliarda złotych z budżetu państwa. Dlaczego polski podatnik, niezależnie od tego jakiego jest wyznania, ma finansować tylko jedną lekcję, jednego określonego wyznania w szkole? Religia, jeżeli ktoś chce, tak ale poza szkołą w sarkach katechetycznych. Oczywiście, że miejsce, że, że szkoła powinna być wolna od jakiejkolwiek indoktrynacji, także wyznaniowej. Historia i teraźniejszość także powinna zniknąć. Czy to jest właśnie kwestia samego przedmiotu, czy tego osławionego już podręcznika autorstwa profesora Roszkowskiego. Przecież podręczników jest kilka, będzie kilka i nauczyciele niekoniecznie muszą z niego korzystać. Na razie niestety podręcznik zatwierdzony przez ministerstwo jest jeden. To jest jest ten podręcznik profesora Rożkowskiego, pełen, tak jak już powiedziałam, merytorycznych błędów. I no, jest to publikacja, którą, której ciężko w ogóle nazywać podręcznikiem. To jest taka publicystyka, wyraz poglądów czasami bardzo kontrowersyjnych i, i kuriozalnych autora, która może być niebezpieczna dla samych uczniów, bo ten słynny fragment, o którym już teraz nawet sam minister przyznaje, że powinien zostać usunięty. Nazywanie dzieci e, poczętych metodą in vitro e, dziećmi z hodowli, czy takie sugerowanie, że dzieci, które wychowują się bez miłości rodzicielskiej, nie są otoczone miłością rodzicielską, e, potem wyrastają na niebezpiecznych, groźnych e, ludzi. na jest... nie chodziło o in vitro i ten fragment ma zostać usunięty. Tak, ja wiem, że minister Czarnek teraz coś mówi o Chinach, ale tam nigdzie nie ma ani słowa na temat Chin. Ale ja wiem, że uwaga mediów skupiła się na kwestii poczęcia z in vitro. Ale przypominam, że mamy przecież dzieci, które wychowują się w pieczy zastępczej, które no, nie z własnej winy nie mogą liczyć na miłość i wsparcie rodziców. Takie dziecko, kiedy przeczyta, że przez to, że nie ma, Opieki rodzinnej, że nie ma kochającego rodzica, będzie złym człowiekiem, no przecież to jest po prostu okrutne. Takie treści nigdy nie powinny pojawiać się w szkole. I ja się bardzo cieszę, że tak wielu nauczycieli już teraz deklaruje, że nie będzie z tego podręcznika korzystać, bo na całe szczęście to, jakie materiały dydaktyczne są wykorzystywane w klasie szkolnej, nie zależy od ministra czarnka ani od autora podręcznika, tylko właśnie od nauczycieli, w których mądrość mam. Pełne zaufanie. Powiedziała pani Agnieszka dziemianowicz bąk Klub Lewicy. Bardzo dziękuję pani za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję także państwu i zapraszam na kolejne wydanie Studia Polskiej Agencji Prasowej w poniedziałek o godzinie 10.